Jesteś wszechwidzącym, a to jest twój dom. To kraina o nieograniczonym potencjale. Od tysiącleci oglądasz, jak ziemia rośnie i dojrzewa, czekając na przybycie pierwszych ludzi. Oni staną się twoimi wyznawcami. Twoje potężne spojrzenie dało ludziom inspirację. Zaczynają budować i rozkwitać. Podziwiasz, jak stają się cywilizacją. Otaczano cię czcią ponad wszystko inne. Na twoją chwałę wzniesiono nawet wielki posąg. Przez jakiś czas ludzie byli szczęśliwi, ale to nie mogło trwać wiecznie. Pomimo swoich dobrych intencji, ludziom brakowało zdrowego rozsądku. Widzisz, jak ich cywilizację pokonuje przemoc, choroby, głód i dzikie szynszyle. Rozważanie tych wydarzeń przyniosło ci olśnienie. Ludzie potrzebują przewodnictwa. Samo oglądanie ich nie wystarczyło. Gdyby tylko dało się delikatnie pchnąć ich w odpowiednim kierunku, czy nie zapewniłoby to ludziom lepszego losu? Ale jak pokierować całą cywilizacją? To, czego ci naprawdę brakowało, to bohaterowie, mężczyźni i kobiety, za którymi pójdą inni. Ci bohaterowie staną się twoimi dłońmi, którymi wymodelujesz nowy świat. Wystarczyło tylko poczekać, aż pojawią się odpowiedni ludzie. I teraz ten dzień nadszedł. Młody lord wyruszył w podróż, pragnąc zbudować wielkie królestwo. On i jego sojusznicy mają ambicje, których poszukujesz. Dzięki twojemu wpływowi oni dadzą początek nowej cywilizacji. Królestwo jest gotowe do kształtowania. Ludzie oczekują przewodnictwa. Ich przeznaczenie jest w twoich rękach. Powstań, wszechwidzący. Historia twojego królestwa zaczyna się teraz.